Dzień dobry. Witam was bardzo serdecznie, moje drogie koleżanki i drodzy koledzy. Dzisiaj zapraszam was na Get Ready With Me, gdzie mamy sobie testować głównie polskie kosmetyki. Czekajcie, domaluję się. Tutaj akurat mam produkt od P. Louise, czyli angielska marka. Dostałam od Karoli, także cały film... Oj, co tu mi się stało z głową? W sensie włosy jakoś mi tak odstają. Dzisiejszy film jest sponsorowany przez Karolinę z kanału Stylizację, dlatego że kosmetyki, które wam dzisiaj pokażę, dostałam od niej. Mam na sobie również taki bardzo ładny szlafrok z jej kolekcji z Lulalove. Także jeżeli są to jakieś ciepłe typy kolorystyczne, głównie wiosny, no to jest bardzo fajny wzór. Kolory oczywiście tutaj mówię, że fajne turkusy, korale, coś na wiosnę, dla wiosny na 100%, ale ciepłe jesienie i ogólnie jesienie myślę, że też dobrze w takich kolorach wyglądają, bo to jest właśnie mój kolor idealny niebieskiego. To jest, o, powiedzmy ciepły odcień niebieskiego, czyli właśnie coś, ale taki turkus. W połączeniu z koralem ja kocham. Także siedzę sobie tutaj w tym szlafroczku od Karoli. O, czekajcie, spsikam się od razu perfumami od niej. Też z kolekcji Lulalove. To jest kolekcja limitowana, także jeżeli jeszcze są dostępne te produkty, to wam podlinkuję. O, ale jeżeli chodzi o ten zapach, to wiem, że dużo z was go kupiło, bo mi pisałyście, bo wiecie, że to jest mój zapach, bo ogólnie moje ulubione zapachy to są takie morskie, cytrusowe, ewentualnie właśnie mydlane i to jest właśnie taki zapach a la Jo Malone Wood Sage and Sea Salt, trochę pomieszany z light blue, trochę cytrusa i też mi się bardzo kojarzy z Elizabeth Arden White Tea, więc jeżeli lubicie właśnie takie jakieś białe, zielone herbata, coś takiego bardziej morskiego, wakacyjnego, no to zapach jak najbardziej dla was. Także tu się jeszcze spsikam, dopsikam się jeszcze. Bardzo przyjemny, można psikać i psikać. Także tutaj jestem z Karolą i myślę, że zrobimy sobie tutaj taki całodniowy test. Dobrze, także bez zbędnego gadania. Dwóch produktów już użyłam, reszta to będzie całkowita nowość. Użyłam sobie już tej palety, może widzieliście mojego live'a sobotniego. Właśnie na tym sobotnim live'ie użyłam sobie tej palety i tam użyłam tego zielonego, pięknego cienia. Tylko teraz tak, ja nie mam dzisiaj ochoty na taki mocny makijaż. Dzisiaj potrzebuję czegoś dziennego, także nie wiem, czy sobie użyję czegoś z tej palety. Ewentualnie może jeszcze raz nałożę ten zielony, ale może na dolną powiekę, bo jakoś tak nie mam takiej zdolności artystycznych, takich manualnych, makijażowych, żeby fajnie połączyć kolory. Także ja jestem ogólnie średnia w łączeniu kolorów, ale może coś z tego wykombinujemy, zobaczymy. I jeszcze sobie też próbowałam korektor, jest bardzo dobry, także wam na pewno zaraz pokażę i zobaczymy, jak się sprawdzi na cały dzień. Ale dobrze, zacznijmy sobie od podkładu. Mam tutaj podkład, chyba nowość, wodoodporny Long Covers Hean, od Hean, także tak on wygląda. Nie wiem, czy odcień będzie mój, bo jeszcze mam tutaj trochę samopalacz, ale zobaczymy. To jest SPF 20, mocno kryjący, ja bardzo lubię szpachelkę, to wiecie, ale ja lubię szpachelkę, ale lekko szpachelkę teraz. Odcień C4 Warm Beige, czyli ma być jakiś ciepły, więc nałożę sobie go na... Już się oblaptałam, jak to jest możliwe? Na rękę. O, dobrze, no to dobrze w sumie, że jest ciemniejszy, bo myślałam, że będzie właśnie bardzo jasny. I ja sobie ten podkład nałożę na gąbeczkę, w sensie gąbeczką. I tak, ja bardzo lubię krem z Hean CC, to też z Karoli polecenia, bardzo dobry, mam w zapasie. No i zobaczymy, jak ten się będzie sprawdzał, czy to będzie taki zastygający podkład? Czekajcie, zaraz sobie to czytam, co tu jest napisane. Wodoodporny, silnie kryjący podkład. Skutecznie maskuje niedoskonałości, wygładza i ujednolica koloryt. Wzbogacona witaminą E, która nawilża. Okej, fajnie. Posiada filtr ochronny SPF, lekka krwawa konsystencja. Kurczę, szkoda, że akurat dzisiaj nie idę na basen, bo fajnie byłoby taki podkład na basenie sobie przetestować. No ale okej, następnym razem. Rzeczywiście krycie ma, tutaj jedna warstwa, gąbeczku, a gąbeczka, wiecie, daje zawsze delikatniejsze krycie. O nie, źle zrobiłam, chciałam zacząć od brwi. No to czekajcie, nie wjeżdżam tym podkładem i zaraz sobie zrobię brwi. I wrócimy sobie do tego podkładu na resztę czoła, bo... Jak nałożę teraz podkład i później te brwi, to mi się to będzie fajdać niestety. Bardzo rzadki jest ten podkład, dużo rzadszy od tego kremu CC. Super kolor. No to tutaj dla mnie właśnie, jak mam samopalacz, zobaczcie, nawet mi się nie odcina na dłoni, także bardzo fajnie. Ciężko jest znaleźć coś, co
będzie dobre do samopalacza, bo często te produkty ciemne, jak kupuję ciemniejszy podkład, no to one często są właśnie za pomarańczowe, a ten ma taki naturalny odcień, więc spoko. Uważam, że mi naprawdę ładnie w tym szlafroku to od P. Louis, bo Karola subskrybuje boxa P. Louis i mówi, że jest bardzo zadowolona, super rzeczy są, także zastanawiam się, czy sama sobie nie zasubskrybować tego, bo naprawdę świetne są te produkty. Zobaczcie, jakie siężniczkowe opakowanie. I to jest właśnie taki błyszczyk o balsam. Błyszczyk. I on pachnie kakaowo. Kojarzy mi się, fajna, duży, gruby aplikator. Kojarzy mi się ten zapach z ziają kakaową. Także jak lubicie zapach ziaj kakaowej, to opyla się. No i te boksy właśnie chyba kosztują około 20 funtów. Ale naprawdę są wypasione. Zobaczcie sobie do Karoliny na kanał. Może wam podlinkuję jakiś film z unboxingiem, czy tam z makijażem, bo naprawdę te boksy są świetne, pełnowymiarowe palety i to takie na bogato. No w ogóle P. Louis super, bardzo, bardzo się jej udało. Ona prowadzi swoją akademię. Ja byłam na szkoleniu P. Louis jako modelka, kiedyś z koleżanką lata temu. Wiem, że Sara też się szkoliła u P. Louis. I słuchajcie, czekajcie, czego ja szukam, mydełka. Mam. Ale się cieszę. Mydełko. Właśnie wczoraj, jak to oglądacie, no to tak, bo dzisiaj, jutro, dobra, nieważne. Wczoraj na Instagramie to coś tam do was gadałam i kilka z was mi napisało, że mam super brwi. A to dlatego, że właśnie mam nowe mydełko. Także mam nadzieję, że dzisiaj też mi wyjdzie. To jest też mydełko oczywiście od Karoli Lula Love. I zobaczycie, jak fajnie te brwi wyczesuję. Ja mam teraz obecnie właśnie z Claresy. Ale to z Claresy nie jest takie fajne, jak już też wam kiedyś mówiłam. To Mio, co miałam pierwsze, było super. Ta Claresa ok, ale nie takie fajne. No a to Lula Love jest też bardzo fajne, lepsze od tej Claresy. Także sobie wyczeszę tutaj. I o czym ja mówiłam? Aha, mówiłam o tym, o tej P. Louis. Ona, słuchajcie, wzięła pożyczkę. W sumie jej babcia wzięła pożyczkę. Wzięła 20 tysięcy funtów. I za to P. Louis właśnie zaczęła swoją przygodę z kosmetykami i tak naprawdę teraz zbudowała swoje imperium, dosłownie imperium. Ja wam tutaj powrzucam zdjęcia z jej nowego miejsca, chociaż to już nie jest takie nowe, chyba będzie miał rok, może nie cały rok, otworzyła nowe właśnie centrum P. Louis i ona tu mówi właśnie, że to jest jej imperium, bo to już jest imperium, wszędzie jest różowo. Wiecie, ona ma taki swój styl, te makijaże są bardzo artystyczne, bardzo graficzne, bardzo mocne, ma swoją technikę i ona się bardzo rozsławiła przy swojej bazie, bo ona stworzyła tą słynną właśnie bazę z P. Louis, co Niki Tutorial ją lata temu właśnie pokazywała, używała przy każdym makijażu, bo przy niej te wszystkie pigmenty i kolorowe cienie nabierają nowego życia, nowego znaczenia. I na pewno gdybym się malowała na kolorowo i mocniej, to na pewno też tą bazę bym miała, bo ona pięknie podbija różne kolory. No i tak się zaczęło z tej bazy, wszyscy ją pokazywali jej parę lat temu. No i tak zaczęła właśnie budować to swoje imperium. Sara dostała zaproszenie właśnie parę lat temu, jeszcze przed pandemią, na event P. Louis i mnie zabrała jako osobę towarzyszącą. No i tam, może pamiętacie, był taki event, gdzie ona wynajęła, przywiozła w ogóle Wesołe Miasteczko, no to był hit, hit. Tam był też Mitchell, też słynny makijażysta, powiedzmy angielski, no ale oni mają swój styl, to nie jest makijaż na co dzień, to jest taka szpachla, to jest taka technika. Jak ja byłam na tym szkoleniu jako modelka, to tam się siedziało, dziubało. I ano, ale robi wrażenie, robi to wrażenie, także całkowicie inny styl niż w Polsce. Też już ten Insta make-up nie jest taki popularny tutaj, no ale nadal wiecie, jest to fucking hell. Jest to coś innego, jest to coś szczególnego i fajnie, że się dziewczynie udało. Także babcia jej pożyczyła hajs, a ona jest teraz milionerką. You go girl. Nałożę sobie korektor pod oczy. I nałożę sobie też ten korektor troszkę na powieki. I słuchajcie, to jest mega kremowy korektor. Z AA. Ja w ogóle nie miałam nic chyba nigdy z AA. Gentle Nude Concealer. Kryjący korektor serum. Ja mam 400 Nude. Tak on wygląda. Jest bardzo przyjemny.
i kryjące i przypomina mi w konsystencji Narsa. Kojarzycie Nars Creamy Concealer? Przypomina mi to. To nie jest korektor a la Shape Tape, to nie jest korektor taki bardzo mocny, ciężki, tylko rzeczywiście lżejszy, ale kryjący. Także tutaj sobie go nałożę pod oczy. Powiem, że macie tak fajnie w Polsce z tymi kosmetykami. Jest tyle fajnych polskich kosmetyków, że naprawdę te markowe kosmetyki mogą się schować. Oczywiście nie wszystkie, bo ja jestem takiego zdania, że i drogie kosmetyki są spoko, i tanie kosmetyki też są spoko. Każda firma ma jakieś swoje perełki, ale no w Polsce na pewno jest to bardzo fajnie rozwinięte. I właśnie w przystępnych cenach można kupić w drogeriach te kosmetyki. I przez to, że mam samoopalacz, nie wiem czy nie użyć sobie ciemnego rozera, ale zobaczę, najpierw nałożę ten z Paese 02. Nałożę go pędzelkiem. Ale tylko tu, bo muszę pamiętać, że na czole jeszcze nic nie nałożyłam. I jak będzie za jasny, to dołożę tego Chanela, bo on właśnie przez to, że mam samoopalacz, ciemniejszy kolor, to on nie jest aż tak widoczny. Także tu sobie nawalę i gąbeczką rozetrę. On pachnie jak mamba. Też jest bardzo fajny ten produkt. Ale widzicie, on jest taki delikatny. Chociaż ładnie też wygląda. W sensie, w takim sensie ładnie, ale też taki jaśniejszy też spoko. Delikatnie wklepać i zobaczcie, jaki ładny efekt. Dobra, to nałożę sobie kapeczkę tego podkładu, żeby na to czoło nałożyć, żeby się tak nie odznaczało, bo tutaj nie ma podkładu. Oj, coś leci. Ale wiecie co, mopsiki wracają na parę dni, nie na cały tydzień, na parę dni wracają, także będziemy mieć znowu wesoło. Jestem ciekawa, jak Baziek zareaguje, czy się ucieszy. Bo one się w ogóle nie chciały bawić na początku, ale już w ostatni dzień, jak już był dzień ich wyjazdu, to one się zaczęły bawić, nie? Razem w trójkę. Także zobaczymy, jak będzie tym razem. Więc będzie znowu pełna chata. No to są takie grzeczne pieski, że nie mamy z tym problemu. No i fajnie, bo się zamienimy. Baziak będzie miał fajną opiekę, jak my pojedziemy na wakacje do Turcji. Ja tutaj też mam osoby, które mogą się zająć z Baśkiem, ale one też pracują. Nie wszystkie pracują właśnie z domu, więc fajnie, że będzie mógł sobie posiedzieć wtedy, kiedy nas nie będzie. I wiecie, ktoś z nim będzie cały czas. Także super. Dobra, nałożyłam. Stwierdziłam, że będę robić dwa live'y. Będę robić live'a niedzielnego z Matim i myślę, że zrobię dodatkowego live'a z telefonu, po prostu tak jak ze starych dobrych czasów, bo pojawiają się komentarze właśnie sporadyczne, co prawda, że tęsknicie też za starymi live'ami. Także jak wracam znowu do starych live'ów, to gdzie jest Mati? Więc myślę, że żeby wszystkim było dobrze, to zrobię po prostu dodatkowego live'a. Także będą trzy filmy. Tak dużo? Trzy filmy plus dwa live'y w tygodniu, więc wow, zobaczymy. Nie obiecuję na 100%, ale postaram się to zrobić, żeby właśnie każdemu dogodzić. Natomiast nie jest to dla mnie jakiś ogromny problem, bo spoko jest to, że właśnie tych live'ów nie muszę edytować, więc to też mi czasu troszkę odchodzi. Co prawda, no muszę znaleźć na to czas i mieć energię. Ale spoko. Także zrobimy sobie test. Zrobię kilka live'ów, właśnie takich podwójnych w tygodniu. No i mam nadzieję, że będziecie happy i dogodzę wszystkim. Chociaż nie da się wszystkim dogodzić, ja wiem. Ale wiecie, co mogę, to zrobię. Dołożę sobie teraz różu i zrobię sobie miksa, też tych produktów z Paese. Zrobię sobie miksa 01, takiego zgaszonego. I zmieszam go z 02, takim bardziej brzoskwiniowym. I myślę, że fajne kombo nam tu wyjdzie. I wklepię to paluchem dla mocniejszego efektu, bo gąbeczku oczywiście będzie delikatniejszy, ale to są tak delikatne produkty. Super. Mam dwa pudry. Jeden ryżowy z AA i drugi Hehan Satin Secret pod oczy. Także zacznę sobie może od tego pod oczy. Bardzo biały. Nałożę go sobie puszkiem. I zobaczymy, jak
Ja sobie go dotknę jeszcze. Taki bardzo miękki, silikonowy, jak taka mąka drobno zmielona, luksusowa do pieczenia. Także tu sobie go nałożę pod oczy. Bardzo, bardzo miękki. Czy to jest możliwe, że puder ma silikon? Dlatego jest taki miękki? No rzeczywiście rozjaśnia. No widać tutaj i w lusterku, i w kamerze. I teraz w takim razie Rise ryżowy puder. Invisible Blur też ma, ma też blurować. Ryżowe to chyba dobre dla cery tłustej, co? Także sobie tutaj wcieram i wciskam na całą twarz, tylko że on te pudry trochę bielą i zobaczcie, troszeczkę mi chyba poznikały te produkty, które nałożyłam. Niszczy jest, ale bardzo delikatny efekt, taki make-up, no make-up aż. Jestem przyzwyczajona do tego Fenty Butter, który jest taki, no ma jakiś kolor, jest troszeczkę żółty. Natomiast tutaj, ale to się wiecie, wciśnie. Ja sobie też spsikam jedną stronę tylko, mgiełką utrwalającą, żeby zobaczyć, jak się będzie to wszystko trzymać. W takim razie dołożę sobie troszkę, tutaj mam Felicea, jak już lecimy z polskimi produktami, to lećmy. I dołożę sobie trochę bronzera. To jest odcień 302 medium. Nałożę sobie ten bronzer w załamanie. I będę myśleć, co wykombinować z tą zieloną paletą, żeby nie była taka zielona. Może nałożę po prostu ten błyszczący cień, który się nazywa Sush. Interesting. I nałożę go paluchem, żeby coś się działo. Sara to jest zakochana w tych cieniach, bo ona to jest, wiecie, sroka. No ładnie się błyszczy. Jest to bardzo ważne jak dla mnie, jak na mnie. Bo ja do tego, wiecie, Moonstone, który jest bezbarwny w sumie, a tu jest taki, no, zielonkawy trochę. Złoto-zielony ten brokat. Ale ładny. I co wtedy na dół? Wow. No błyszczy się. Jak miliony monet. W takim razie na dół nałożę sobie bronzer, ten, który mam w załamaniu. Wytuszuję sobie dolne rzęsy maskarą Sky High brązową i zrobię sobie kreskę z kośnym pędzelkiem, oczywiście paletą Tarte, tym, myślę, że dzisiaj najciemniejszym brązem, no nie najciemniejszym, to jest ciemniejszy, ale tym na samym dole, Lider. Tylko to tyci jaskółeczkę na samym końcu. I teraz sobie wytuszuję górne rzęsy teleskopikiem. Żałuję, że nie ma go w brązie. Iconic Nude od Charlotte. Może sobie wypełnię. I może nałożę sobie błyszczyk z Clarisse, który przywiozłam sobie kiedyś z Polski. Gloss is my boss 07. W takim ludziakowym kolorze. Bardzo mi się kojarzy to opakowanie z Inglotem, bo Inglot miał kiedyś takie, albo ma nadal takie błyszczyki. Także jeszcze raz się spsikam połówkę. I zobaczymy, czy będzie różnica w trwałości. Zrobię wam tutaj mordochwyt. Proszę bardzo, tak się to prezentuje. Podkład wygląda bardzo ładnie, ale ten puder jest, no, taki mocny, że zobaczymy, jak się będzie sprawdzał. Bardziej mi się podobał ten efekt jeszcze przed pudrem, no ale ja mam też cerę tłustą, zaraz ona mi zacznie tutaj pracować, to będziemy widzieć. Zobaczymy, czy się wszystko utrzyma. Bronzer delikatny, róż delikatny. Tylko właśnie troszeczkę mocniejszego oka. Ogólnie myślę, że to delikatny makijaż. Niby szpachla, niby delikatny. Cały drogeryjny.
O nie, oprócz kreski na oku, co nie? Także taka sytuacja. Ja do Was wrócę za jakieś 8 godzin. Zobaczymy, jak się trzyma. Błysk jest sztos. Także przebieram się, lecę i widzimy się później. Siemanderko, witam Was, moi drodzy. Jest godzina, już Wam pokażę, proszę bardzo. 25. Dupa, nic nie widać, czekajcie. Mam już tryb nocny. 21:33 i nie pamiętam, o której nakładałam makijaż, ale około 10, 11, więc załóżmy, że minęło już 10 godzin, co najmniej 10 godzin. I od razu to, co mi się rzuciło w oczy, nawet nie musiało mi się rzucać w oczy, ale jest to coś, co szybko też poczułam, idą mopsy, cześć. To zobaczcie, jak się świecę po jednej stronie, a po drugiej się nie świecę prawie w ogóle. No w ogóle. No nie świecę się. Tu jest wygrana życia. Naprawdę, ja już o tym sprayu trąbię od dawien dawna, od lat. Ja ten spray kupiłam z polecenia Ani Fokusowanej już lata temu. I tutaj jest super przykład, że ten spray naprawdę przedłuża świeżość i trwałość podkładu. I przede wszystkim po tej stronie się błyszczy, a chociaż podkład się dobrze sprawdził, to on już mi, zobaczcie, tutaj już mi poschodził w tym miejscu. Ja też dotykam niestety twarz, więc oprócz błyszczenia, a zobaczcie tutaj, jak się ładnie trzyma, gdzie nałożyłam ten spray. Ten sam puder, wszystko jest to samo. Wszystko się ładnie trzyma, ładnie myślę, że widać tutaj bronzer, róż. Natomiast tutaj już się zrobiły plamy. Także widzicie, ten sam podkład, a tutaj jednak spray bardzo mu pomógł. Więc jeżeli macie problemy z utrzymaniem się podkładu, a jeszcze nie próbowałyście tej mgiełki Charlotte, to naprawdę warto kupić. Ja wiem, że ona jest droga, ale jest bardzo wydajna. Możecie sobie kupić mniejszą pojemność na próbę i spsikać sobie na wykończenie makijażu, doklepać gąbeczką albo jeszcze pędzlem. I nawet w ciągu dnia można się troszkę też, wiecie, przysprejować i doklepać. Natomiast ja tego nie robiłam. Tak jak wyszłam dzisiaj, tak jak skończyłam makijaż kicham, tak cały dzień mi minął, niczego nie poprawiałam. I teraz tak. Podkład. Myślę, że podkład na cerze normalnej lepiej się utrzyma niż na cerze tłustej. Nie jest najgorzej, mogło być lepiej. Natomiast z mgiełką dużo, dużo, dużo lepiej się sprawdził. Fajny, na pewno będę po niego sięgać. Podoba mi się kolor właśnie do samoopalacza, ten 4. Jeżeli chodzi o korektor, no to na przykład korektor się już dobrze się trzyma. Myślę, że po obu stronach się dobrze trzyma. Tylko tutaj, czekajcie, może dam zbliżenie po prostu. O! Tutaj widzicie, z tego miejsca mi ten podkład szedł i ta cera nieładnie wygląda. Natomiast tutaj wygląda to wszystko cały czas super. Także tutaj mgiełka jest sztosem. Także Charlotte się Wam super sprawdzi do każdego podkładu i do każdego typu cery tak naprawdę. I teraz tak, podkład zaliczyłabym go do spoko, ale jeszcze go będę testować. Kolejna rzecz, która mi się na pewno sprawdziła, jak tak patrzę tutaj sobie w lusterko, no to mydełko do brwi. Bardzo fajnie, zobaczcie, utrzymało brwi. To jest to mydełko z Lula Love do brwi z odżywką, co ciekawe. Nie wiem, jaka to jest odżywka niby. Jakiś pantenol to tu ma. Także podejrzewam, że osoby po laminacji, z tego co wiem, to trzeba te brwi jakoś nawilżać, także to fajnie się sprawdziło. Co ja sobie jeszcze tutaj testowałam? No, puder! No, powiem Wam, że ten puder nie utrzymał mi jakoś matu. Ten pod oczy to spoko, ale no jestem też ciekawa, będę musiała sobie też popróbować tego podkładu z moim pudrem Fenty. No, ale ten puder sypki... nie do końca. Ale myślę, że może się sprawdzić na cerze właśnie normalnej. I czy ja jeszcze coś testowałam? Już nie pamiętam, że jest, wiecie, późno. Aha, paleta cieni, no tak. Punkt kulminacyjny, najważniejsza rzecz. Nic, a nic się nie stało z tymi cieniami. Zobaczcie, nie nakładałam bazy, tylko troszeczkę korektora. Nic się tutaj nie zważyło, dalej bardzo ładnie się błyszczy. Intensywność super.
Pomadkę to już dawno zjadłam, dołożyłam sobie ten sam błyszczyk Claresa 07, ale nie nakładam już tej konturówki, tylko sam błyszczyk i zobaczcie, jest dużo, dużo jaśniejszy, taki bardziej różowy, jak się nałoży bez konturówki. Przypominam, nakładałam Iconic Nude. I ogólnie powiem wam, że jestem zadowolona z tego, jak makijaż wygląda, oczywiście na tej połowie twarzy. Gdybym sobie spsikała, to mielibyśmy 10 na 10, natomiast potrzebuję też więcej czasu, żeby sobie potestować te kosmetyki i popróbować właśnie tego podkładu z innym pudrem po prostu. Ale zapowiada się fajnie. Jestem bardzo ciekawa, czy tą różnicę też widać na ekranie, bo ja oczywiście w lusterku widzę. I tak jak mówiłam, byłam na zakupach i coś tam tutaj przegarniałam sobie włosy i tak poczułam, że mam lepką twarz, a po drugiej stronie było sucho. I tak nawet spojrzałam na dłonie i sobie myślałam, oh my god. Także tak, teścik, widzicie? Czyli nie wszystkie testy są miarodajne, jeżeli zawsze używam tego. Ale ja zawsze tego używam. Zawsze. Bo to jest game changer, life changer tak naprawdę. Ja idę się misie kolorowe zmywać, kąpać. Nałożyłam sobie dzisiaj olej na włosy, jeszcze sobie dołożę trochę, który mam olej marakuja z Anwen. Bardzo wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że miło spędziliście czas. Dajcie znać, jakie produkty polecacie z Glam Shopu. Bo z tego co widziałam, to nawet jest wysyłka do Wielkiej Brytanii. Ale jak będę w Polsce, to może coś zamówię. O, jeszcze ten Mary. Ten cień. Patrzcie na to lustro. To jest folia aluminiowa. To jest folia aluminiowa. Ja cię pierniczę. Ale powiem wam jeszcze tak na zakończenie, że ja się nie lubię w błyszczących cieniach. Ja się źle czuję w błyszczących cieniach. Raz na jakiś czas, no to mam tą bekę. What? Moonstone. Ale tak właśnie, jakieś takie kolorowe cienie, to bardzo rzadko. Bo ja się czuję, nie jest tak, że mi się to nie podoba, bo na kimś mi się to podoba, ale to nie jestem ja. Ja wtedy mam wrażenie, że jestem właśnie tak bardzo przemalowana, chociaż no nie ma tutaj żadnego szaleństwa, tylko odrobinę tego błysku. O Boże, teraz się tego nie pozbędę. Cholera. No nic, idę się kąpać tak czy siak. Także tak, dziękuję bardzo serdecznie. Na pewno jeszcze nagram kiedyś jakieś smoky eye z tym zielonym cieniem, takie ciemniejsze. Bo to, co nagrywałam na live, to było takie na szybko. A więc to na pewno będzie fajnie wyglądać. Ciemne smoky eye i wiecie, trochę tej zieleni na środek brokatowej. Będziesz tos. I tyle tak naprawdę. Dzięki jeszcze raz. Widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Buziaczki. Pa!